Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie 7 listopada z parafii ewangelickiej w Goleszowie. Wersety, które mam nam dzisiaj towarzyszyć, czytam najpierw w Starym Testamencie w księdze Ezechiela w 34 rozdziale i 23 wierszu i Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale i 36 wierszu. Ustanowię nad nimi jednego pasterza i będzie je pasł. Jezus, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Co można o tych słowach powiedzieć? Znamy je pewnie wszyscy doskonale, słyszeliśmy nie raz. Ale pozwólcie na kilka słów komentarza. Tato, gdybyś był mną, też byś tego chciał. Powiedział pewnego razu syn do ojca. I to go zastanowiło. To, czego chciał, nie było ani mądre, ani rozsądne, wręcz głupie i niebezpieczne. Oczywiście nie mogłem dopuścić, żeby coś takiego zrobił. Jednak musiałem przyznać, że gdybym był w jego wieku, gdybym był nim, chciałbym też tego samego. To jest chyba takie znamienne, że często nasz punkt widzenia jest inny niż ten Boży. Coś widzimy inaczej. Wydaje nam się, że to my mamy rację, podczas gdy okazuje się, że jesteśmy w błędzie. Przyznanie się do porażki bywa trudnym doświadczeniem. Jednak kiedy się zastanowimy, kiedy zrozumiemy, na czym polegał nasz błąd i spróbujemy popatrzeć inaczej, z innej perspektywy, może się okazać, że myślimy tak samo. To może dotyczyć różnych dziedzin naszego życia. W relacji z drugim człowiekiem, kiedy mamy różne zdania. Czy to w kwestii światopoglądowej, wychowawczej, politycznej itd. Wiele zależy też od naszej empatii, czyli od umiejętności wczucia się w sytuację tej drugiej strony. Dokładnie tak samo może być w naszym życiu duchowym. Nikt z nas nie może przewidzieć, co czeka nas choćby dzisiejszego dnia, jak ten dzień się potoczy. Oczywiście mamy ten dzień zaplanowany, nasze obowiązki wyznaczają nam konkretne aktywności. Jednak czy tak się stanie? Wie tylko Pan Bóg, bo On widzi inaczej. Nasze losy są dla Niego znane, podczas gdy my nie możemy mieć stuprocentowej pewności, że nawet ten dzisiejszy dzień skończy się tak, jak się tego spodziewamy. Wieść o Jezusie, kiedy ten rozpoczął swoją publiczną działalność, rozchodziła się błyskawicznie. Nie były to oczywiście czasy internetu, jak dziś, gdzie za pomocą na przykład jednego SMS-a możemy przekazać jedną wiadomość kilkudziesięciu osobom naraz i to jednym kliknięciem i to na drugi koniec nawet świata. Oddźwięk, jaki Jezus znalazł wśród ludzi, był zastanawiający. Widocznie czegoś ludziom brakowało, skoro natychmiast i to tłumnie przybywali nawet z dalekich stron tam, gdzie się pojawiał. I nie tylko dlatego, że uzdrawiał, że potrafił czynić te wszystkie niezwykłe cuda. Oni z uwagą chłonęli Jego słowa, bo przekazywał dotąd dla nich rzeczy niepojęte. Widok tłumów, patrzonych w Niego oczu, twarzy, pełen napięcia i oczekiwania, za każdym razem Jezusa głęboko wzruszał. I w tym napięciu dostrzegł głód. Ale nie głód chleba czy pragnienia wody, ale słuchania tego, co miał im do powiedzenia. Wzruszał go widok ludzkiego bólu, gdy widział tych wszystkich chorych, opętanych, tych wszystkich ludzi, którzy byli w swoim życiu pogubieni. Ewangelista Mateusz używa greckiego słowa eskelmenoi, na zwrot utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Może nawet lepiej oddaje ten sens słowo otumaniony.
Owce pozbawione opieki, bez przewodnika, są jak otumanione i ogłupiałe. Drodzy, Jezus to pasterz, a my nieraz pogubieni jak otumanione owce. On widzi tę naszą niemoc i widzi naszą chęć odwrócenia się i pójścia swoją drogą. Ale i też On doskonale wie, że poza tym pastwiskiem nie czeka nas nigdzie nic dobrego. I prorok Ezechiel już dawno, dawno wcześniej zapowiadał go, kiedy na polecenie Boga powiadał: ustanowię nad nimi jednego pasterza i będzie je pasł. Czy damy dzisiaj jemu się poprowadzić? Życzę Wam, drodzy, tego i pozdrawiam jeszcze raz. Amen.